Vlogmasie. Mamy jutro Wigilię i mamy tyle pracy. Tyle co wy! W sumie tak. Chociaż że nie. Pewnie są osoby, które mają już wszystko gotowe i czekają tylko na święta. Nie u nas. Ja się w tym momencie biorę za pieczenie sernika. Nie wiem, co chciałam powiedzieć. No do roboty. Pewnie serniczek chcesz robić. Biorę się za robienie sernika. W planach jest zrobienie całej listy zakupów, zaplanowanie co jemy, co gotujemy, zrobienie tych zakupów. Mamy nadzieję, że będziemy musieli jechać do galerii po jedną rzecz do odbioru, bo zamówiliśmy ją przez internet i ma dojść dziś lub jutro. Chociaż dowiedziałam się przez maila, że niekoniecznie, ale to już mniejsza o to. Zobaczycie na bieżąco. Życzę miłego oglądania. Życzę miłego oglądania. Ringing in my ear, jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Ten przepis jest genialny. Generalnie ja nie chcę tutaj tak zachwalać Thermomixa, bo nie chcę was zanudzać tym tematem, ale ja tak prywatnie, nie jako przedstawiciel, jestem z każdym dniem coraz bardziej zadowolona i zachwycona tym urządzeniem. Zrobiłam sernik naprawdę w 15 minut. Teraz ma się godzinę 10 piec, ale naprawdę zajęło mi 15 minut zrobienie sernika. Czajcie? I to nie da się tam popełnić błędu, bo wszystko macie napisane co i jak. Także sernik jest już w piekarniku. Ja w tym momencie nam odgrzałam w innym piekarniku obiad z wczoraj, a dokładnie kolację z wczoraj, ale dziś ją jemy na obiad. Jest równiutka 13. Także tu już czekają na nas cieplutkie ziemniaczki z papryką i pulpetami. Nadia się coś budziła, dlatego to zagrzałam, żeby miała co jeść, żebyśmy wszyscy razem zjedli, ale coś jej się nie zbiera do wstania. Poniekąd dobrze, my sobie zjemy w spokoju, a na nią niech czeka. O, jeszcze sos czosnkowy, faktycznie. Dawaj talerze, Nadi też. Do tego kapusty? Co ty? To się będzie gryzło. Robimy tą pizzę ostatecznie. Dzisiaj ten sos powinien być taki dorąbany, bo już tak powinno się przejść przez to. Dziś jest lepiej. Nie jest taki jogurt z czosnkiem, tylko sos czosnkowy. Mega. Dorąbany. Przyjechałam właśnie pod Biedronkę na zakupy spożywcze. Takie już ostateczne, konkretniejsze. Jestem sama, bo stwierdziliśmy, że z Nadią to ostatnio było ciężko na zakupach. Jest na takim etapie, że ani nie wysiedzi w wózku, ani na rękach, tylko wszystko by chciała brać się, dotykać, ściągać. Pewnie rodzice, którzy mają dzieci w podobnym wieku i w sumie pewnie i starszym, wiedzą o co chodzi. Zdecydowanie łatwiej mi będzie samej. Chociaż nie ukrywam, że uwielbiam jeździć na zakupy z Krystianem. Ogólnie my robimy zawsze wszystko razem. Tak byliśmy nauczeni, że wszystko zawsze razem i powoli trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu. No ale cóż, to tylko spożywka. Tu nie ma rozkminy, bierzemy czy nie bierzemy. Chociaż i z tym mamy, także się zastanawiamy. Dobra, dziś idę po konkrety, tak mi się wydaje. Na pewno będzie Biedronka, będą delikatesy, bo po wędliny jadę do delikatesów. I mam nadzieję, że w tych dwóch sklepach uda mi się wszystko kupić. Santa's busy saying ho ho ho.
Dałaś radę? Musiałam. Ciężko było, nie? W ogóle cię podziwiam. Od razu na wstępie cię podziwiam, że w godzinę się wyrobiłeś z zakupami. Kupiłam wszystko. Żartujesz? Wszystko. Po nic nie musimy już jechać, jeśli chodzi o spożywkę. Boże, cudownie. Ty się stęskniłam. Ile sklepów zahaczyłaś? Dwa. Biedronka i Delikatesy. Czyli w miarę tu bliskiej po drodze. Pierogi. I co? Będą pierogi. Grzyby suszone nawet były w Delikatesach. O Boziu, cudownie. Także wszystko jest. Wszystko, wszystko. Co robiliście? Bo widzę, że bałagan dalej. Bawiliśmy się. Tata się bawił z tobą? Pa. Pa? Komu? A z kim ty się żegnasz? Buziaczka śle. Sos sojowy. No i teraz można na czysto wkładać wszystkie saraniczki. Świąteczne rzeczy. Dokładnie. No Dusia, tego ci nie dam, to są drożdże. To są drożdże, no. Ty mam to chodzi, żebyś nam szybko urosła. Tak, to ja właśnie rzekł na drożdże. Dobra, majonez na... Chciałam powiedzieć na tyłek, żeby go używać. No tak. Musztardę, masła do samej góry. Jeszcze trzy są w tym. Dzisiaj kupiłaś? Tak. No dobra, to faktycznie. Nie wiedziałam, że mamy tyle masła w domu. Drożdże też dzisiaj kupiłam. Zamrażarka? Zamrażarka. Za 15-20 minut. To będę. Sernik? No pa. Nie wygląda tak zwyczajnie. Mam nadzieję, że będzie rewelacyjny. Naprawdę jest świetny. Obiecuję ci. Przyjechaliśmy do galerii odebrać nasz prezent taki świąteczny. Wspólny, taki wymyślony. Jaki i dlaczego to się dowiecie jutro już, albo nawet dzisiaj. Zobaczymy. Idziemy też szukać czajnika i żelazka. Lecimy już po całości. Mocno AGD. Mocno AGD w ogóle w ostatnich dniach, ale to wam pokażemy wszystko później. Czajnik niestety żaden nie spełnia moich oczekiwań. Ten, co my chcieliśmy, to miał na rączce takie, wiesz, wskaźnik temperatury. Taki? Cena też fajna, widzę. 300. Myślałam, że damy trochę mniej za żelazko. Ej, ale fajny, jest taki leciutki. Mi się podoba. Weźmy go. Ja płacę. Jak go kupimy, to będę prasować nawet majtki i skarpetki. Jasne. No serio. Po tygodniu ci się zrodzi. Nie wierzę ci. Ja sobie też nie, ale kupmy. Nie. Ja za tym patrzę, po tym poznaję. To był ten. Wydawał mi się mniejszy, w sensie taki bardziej poręczny. Kupmy tamten. Ej, jest... patrz jaka ta jest krowa wielka, teraz jak mam porównanie, to tak, teraz widzę, ale jak jest każdy duże. Inny jest dokładnie taki sam. Nie, tamten jest mały. A to jest już cena wyrąbana w kosmos. 5 razy droższe niż to, a to już jest dobre. No ale patrz jakie duże i ciężkie, kto to będzie podnosił? No mi ręka nie będzie bolała. Kupmy tamten. Nie. Dlaczego? W przyszłym roku. To już niedługo. W sensie w grudniu. Nie, na ten za 1000, tak poważnie. Masz nawet karteczkę, najlepszy wybór, tylko ona jest taka ruchoma, więc nie wiem, czy ona na pewno tutaj ma być. Mi się wydaje, że to już jest dobry wybór. Tamten trójkę, a ten 1000. Coś do ciebie? Decyzja? Nie wiem. Chyba bierzemy. Jaki on ma gruby kabel! No bo tu para idzie. Niby tak, ale no, zdziwiłam się. Jak bierzemy. Tak ma być? Teraz ty powiedz, czy bierzemy, bo widzę, że tak się zastanawiasz. Bierzemy. Kilka dni temu, jak byłam w galerii, sobie przetestowałam taką nowość od Sensum Mare, krem pod oczy jako tester i słuchajcie, byłam tak zachwycona z efektów, że wieczorem jeszcze Krystianowi, przyjechałam do domu i Krystianowi kazałam dotknąć mojej skóry pod oczami. To było nawet śmieszne, bo tak podchodzisz do mnie, dotknij. Ale miałam tak nawilżoną i jej ciuta skóra była tak genialna, że dzisiaj weszłam do Contigo i kupiłam sobie ten krem. Jest rewelacyjny, zobaczymy jak na dłuższą metę. Dość dużo kosztował i to jest mój pierwszy w życiu krem w takiej cenie, szczerze powiedziawszy, więc tym bardziej jestem ciekawa. Powiedz, żeby ludzie nie myśleli, że to jakieś 1000 zł. Nie, no dla mnie dużo to już 138 chyba tak. Tak, tyle kosztowało. No, więc dla mnie to już dużo. Wróciliśmy do domu już jakiś czas temu i dobre wieści są takie, że naprawdę ogarnęliśmy dom na tip-top. Zostało nam jutro tak naprawdę do zrobienia sałatka. Na śniadanie robimy chałkę, bo u Krystiana jest taka tradycja, że się je w Wigilię na śniadanie
chałkę. U mnie nigdy w życiu czegoś takiego nie było, ale no, zadeklarowałam się, że ja ją zrobię. Do tego będę chciała zrobić taką gwiazdę betlejemską z makiem. Mogłabym ją zrobić dzisiaj, ale wydaje mi się, że ze względu na to, że to jest ciasto drożdżowego, to będzie fajnie zrobić ją również jutro na świeżo, żeby była taka mięciutka. I pokażę wam, bo byliśmy jeszcze w jednym miejscu u mojej liderki, jaki bajer dostałam. No w sumie dostałam, jest to mój prezent za sprzedażę. Popatrzcie, jest to siekaczka, jeżeli dobrze wiem, jakaś taka tarka. Generalnie element do Thermomixa, dzięki któremu nie będę musiała już trzeć ręcznie, kroić ręcznie i tak dalej. Z tego co wiem, to jest w sprzedaży od stycznia. Będzie w sprzedaży od stycznia, więc osoby, które mają Thermomixa, to mogą się zainteresować tym tematem. A ja mam możliwość przetestowania już teraz tego, użytkowania, bo to jest moje. Jest to mój prezent, także tak się chciałam wam pochwalić. Otworzymy sobie jeszcze kalendarz adwentowy. Czajcie, że dzisiaj już 23 i zostało tam już tylko jedno, gwiazda z choinki. Otwieramy. Czyżby jakaś szyminka lub pomadka? Jejku. Patrzcie, pierwszy raz coś dla mnie. Patrzcie, jaka piękna. Tak wygląda opakowanie. Żeby ją otworzyć, trzeba wcisnąć tutaj ten guziczek. I tak wygląda w środku. Ładny kolor w ogóle, jest taki jakiego ja używam, jak już używam, bo wiecie, że ja rzadko używam szminek. Cieszę się, że nie jakaś czerwień, bo nigdy w życiu pewnie bym jej nie użyła. A tak to fajnie. Kurczę, Krysa, mam szminkę! Szminkę, pomadkę, szminkę, ja tam nie wiem, czym to się różni jedno od drugiego. Jak zwał, tak zwał, ale to opakowanie to zmiazga. Taki twój kolor. No. Kurczę, super. Fajnie, no fajnie. Tak, fajnie, bo tak... Przychodzisz, że to nie dla ciebie. Tak, masz ten kalendarz, jest taki nie mój. Ja lecę teraz na spa. Nie wiem, czy pamiętacie, kupiłam sobie wczoraj w Contigo pomarańczowy peeling, pomarańczową kulę. Pokażę wam może od razu jeszcze. Tak wygląda ten peeling pomarańczowy, świąteczny, o przepięknym zapachu. W sumie wiecie, jak pomarańcza pachnie. Do tego również pomarańczowa kula, także tak samo wleci. Mam też sól do kąpieli, ale wydaje mi się, że jak kula to nie sól, jak sól to nie kula. Na pewno można to połączyć i przeżyłoby się, ale nie chcę wykorzystywać wszystkiego naraz, żebym później na inne wieczory, inne dni też miała. Także zrobię sobie takie domowe spa, zaraz sobie przygotuję tutaj kąpiel, zapalę sobie świeczuszkę w lampionie i później sobie zrobię też jakąś maseczkę, pielęgnację. Użyję sobie również tego kremu, co dzisiaj kupiłam. Jestem nim zachwycona, mimo że jeszcze go nie używałam, poza właśnie tą próbką w sklepie. I tak on wygląda. Kupiłam sobie serum zamiast kremu, ale leżało na pewno w miejscu, gdzie powinien być krem. Super. To mam serum. Oj, i powiem wam, że to serum z Rituals też rewelacja. I jak się strasznie szybko wchłonęło, kurczę. Okej, ja lecę dla was montować film i później spać. Jest pierwsza 40. Super. Taka może nie do końca niespodzianka, ale taki plan mam, żeby film z dzisiaj, czyli z Wigilii 24 grudnia, wleciał jeszcze dziś wieczorem, czyli wleciałyby wtedy dwa filmy jednego dnia.
ten rano, a później z samego dnia wigilijnego wieczorem. Nie wiem, czy mi się to uda, jak nie, to mam nadzieję, że widzimy się pierwszego dnia świąt. I co, dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Widzimy się i tu nie wiadomo kiedy. Mam nadzieję, że właśnie jeszcze dzisiaj. Powiem Wam, że moja twarz jest tak nawilżona, że ja mam wrażenie, że wyglądam lepiej niż czasami w ciągu dnia, a jest prawie druga w nocy.